Ho, 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 witam i zapraszam na trzecią misję Ghost Recon Advanced Warfighter. Tak, wszyscy, którzy grali wcześniej w Warfightera, wiedzą bardzo dobrze, co oznacza termin trzecia misja. Ci, którzy nie grali, to się dowiedzą, zobaczą, co tu się wyprawia, bo wyprawia się naprawdę sporo i ta misja jest jedną z najbardziej nielubianych misji przez graczy, tak. Teraz tak, pierwsze co, to muszę się jakoś dozbroić, tak? No to się dozbroję. O, i ekstra granaty, dobra. No i cóż, ja nie będę tym, którzy nie oglądali, psuł niespodzianki. Zapraszam was na samą już misję. Zaczynamy! Hey guys, I've got incoming video. Hang on. Patching in. And while we still have no word on the whereabouts of Mexican President Ruiz Peña, sources have now confirmed that President Ballantyne is on his way out of the country. Well, they didn't get that one right. The president will remain grounded until we can secure the airport perimeter. We have additional reports that the coup has been spearheaded by a secret Mexican military group called Aguila Siete, or the Seven Eagles. They're led by Carlos Ontiveros, the son of General Ontiveros. Carlos Ontiveros, I knew it! Teraz uwaga. Mitchell, we need you to clear a route so the escort can get VIP-2 to AM Embassy for safety. Repeat, clear the route to the American Embassy. Te ostrzelanie helikoptera to jest dopiero początek. Zobaczycie, co się będzie działo za chwilę. Haha. Przejdźcie z tym dyliżansem. Dobra, zbliżamy się do strefy lądowania. Tutaj szczególna ostrożność. Chociaż trochę szczęścia też się przyda. O, już na tym kraju. Porównaj to na odparanie. Wypad, szybciej. No. Okej, jestem bezpieczny. Wasz pomniejszy cel. Wyeliminować wszystkich tutaj patałachów, którzy obstawili wam strefę lądowania. No to co? Zaczynamy, nie? Ja wam powiem tylko tyle, że na razie nie będę miał zbytnio czasu, żeby tłumaczyć wam co i jak. Po prostu opowiem wam dużo, znaczy w sumie większość rzeczy wam wyjaśnię w momencie, gdy skończę tutaj oczyszczać ten teren. Uff, dobra. Chwila spokoju, więc mogę wam powiedzieć co i jak. Wasze pomniejsze zadanie polega na oczyszczeniu tej tutaj właśnie strefy lądowania, tak? Gdy wybijecie wszystkich, bo musicie wybić wszystkich tutaj tych Meksykanów. Gdy ich wszystkich wybijecie, w tym momencie dostaniecie moniz,
który będzie was kierował dalej. Znaczy powie wam, jaki macie następny objective. Ja widać nie wybiłem tutaj wszystkich. Ktoś jeszcze został. Jeden lub dwóch patałachów. Niemniej, jeśli chodzi o samą strefę zrzutu i o całą tą operację, która tutaj was prowadzi, czyli ten lot helikopterem i tak dalej, tak? Misja jest właśnie nielubiana przez graczy, wręcz przez niektórych znienawidzona właśnie za to, co się dzieje na początku. Jeśli będziecie mieli pecha, to zakończycie karierę w tej misji, zanim ona jeszcze w ogóle się zacznie. Chodzi o to, że można oberwać kulkę, będąc jeszcze w helikopterze. Zwłaszcza oberwą kulkę ci, którzy są po stronie lewej, niestety. I helikopter nachyli się nie pod odpowiednim kątem. Meksykanie strzelający do helikoptera po prostu celują do helikoptera, a nie do was, ale można oberwać rykoszetem. I po prostu już z helikoptera nie wysiądziecie, bo tam dedniecie, tak? Druga bardzo niefajna sytuacja to zjazd na linię. W momencie, gdy zjeżdżacie na linię, Meksykanie mogą też was wziąć na cel. Wiadomo, w tym momencie jesteście bezbronni i nie możecie nic zrobić. I tutaj też możecie albo zostać ranni, albo oberwiecie kulkę i po prostu spadniecie z liny już i koniec, po zawodach macie. I kończy się też wasza kariera. Wiadomo, to jest niefajne. No i właśnie z tych powodów głównie chyba gracze nie lubią tej misji. Jeśli uda wam się wylądować, jeśli uda wam się szczęśliwie zjechać na linię, dwie zasłony, które zapewnią wam ochronę przed ostrzałem, to właśnie ten murek albo tamten budynek. Gdzie macie bliżej, tak? Zwiewacie albo za murek, albo tam zwiewacie, za budynek. Nie strzelajcie do nich bezpośrednio, nawet jeśli gracie w grupie. Nie strzelajcie do nich bezpośrednio, przyczajcie się na spokojnie, poczekajcie, aż oni się ruszą, aż ustawią się na pozycjach, rozplanujcie całą akcję. Przypominam, że to nie jest Call of Duty. Tutaj jak oberwiecie, to żaden palec Boży was nie uleczy, gdy schowacie się za jakąś zasłoną. Tutaj tego nie ma, tak? No, więc wszyscy raszerzy są niemile widziani w Ghost Recon Advanced Warfighterze, tak. No chyba, że chcą robić jako mięso armatnie i po prostu mówić kolegom, gdzie są NPC, a to wtedy bardzo proszę, to możecie sobie biegać do woli, tak. Drużyna będzie wiedziała dokładnie, gdzie są NPC, więc wszystkich ich pozabija, a wy i tak dedniecie, więc dużej różnicy to nie robi. Jak wspomniałem w jednej z wcześniejszych misji, nie ma tu też respawnów, także jeśli zginiecie, nie ma możliwości, żebyście kontynuowali walkę do końca już, do końca misji, o ile oczywiście ona zakończy się sukcesem. Macie jedynie podgląd z kamer od członków swojej drużyny. Dobra, teraz tak, pomniejszy cel, jak mówiłem, oczyścić strefę lądowania. Gdy ją oczyścicie, dostaniecie następne zadanie. Następne zadanie polega na stworzeniu zasadzki na konwój w tym miejscu, na tym placu. Konwój przyjedzie stąd, składa się z dwóch pojazdów. Pierwszy pojazd to Jeep, a drugi pojazd to taki duży pojazd transportowy. Z obydwu tych pojazdów wysypią się Mexicanos i będą obstawiać cały właśnie ten plac. Wasze zadanie polega na wyeliminowaniu wszystkich ludzi, którzy przyjadą w tym konwoju. Jednakże, chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz, znaczy na pewne słowo klucz, tak? Tak jak w przypadku misji drugiej, gdzie słowem kluczem była dywersja, tak tutaj jest zasadzka. Co oznacza, że fajnie będzie, jeśli przyjrzycie się terenowi, jaki tutaj jest i po prostu obierzecie sobie najlepszą strategię, jak ich załatwić. To, co ja tutaj zrobię z tym konwojem, oczywiście też możecie zrobić. Nikt wam nie broni absolutnie się na mnie wzorować, tak? Możecie jak najbardziej... nie ma tutaj nic? Nie ma nic. Dobra, możecie tutaj jak najbardziej spróbować w ten sam sposób, co ja. Na pewno wyjdzie wam to lepiej, bo... grając samemu, wiadomo, trudniej się gra, a grając z kimś, chociaż z jedną osobą, to zawsze jest lepiej, tak, nie musicie się martwić tam o tyły i tak dalej. No dobra, w każdym razie, teraz moje główne zadanie polega na znalezieniu zaginionego NPC-a, tak, nie mam pojęcia zielonego, gdzie on może być. Obstawiam, że... skitrał się gdzieś tutaj. Te. Albo i nie.
Jak widzicie, znowu mapa w ruch. Mapa to jest podstawa. Więc nie lekceważcie potęgi mapy. Okej. Ci tutaj leżą, ci tutaj leżą. Ci tutaj też leżą. No to gdzie on się, kurde, schował? Mi się wydaje, że on jest tutaj w tym tunelu. Tutaj na tym polu, tutaj go nie widać. Więc obstawiam, że jest w tunelu. Tutaj leży też martwy, tu leży martwy, tu się nikt nie chowa. No dobra, zrobimy to tak. Tam jest, dobra, mam go. Czyli jednak nie było go w tunelu. Jeszcze ktoś? Nie. Konwój, dobra, no to teraz patrzcie i uczcie się, hahaha. O amunicję to Skara się nie martwię, gdyż amunicja do Skara leży tutaj wszędzie, oni używają G36. No. Co z tym konwojem? Jedzie, nie jedzie? A jedzie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest. Raz. Dwa. No proszę bardzo, już kołują, jak ładnie. Idą mi na rękę chłopaki, no. No to było podłe. Niemniej, bardzo skuteczne. Okej. Gdy zniszczycie wszystkich, znaczy rozwalicie wszystkich rebeliantów, którzy przyjadą konwojem, ruszacie dalej. Mapa prezentuje się tak. Tu jest wasz punkt zrzutu, tutaj jest ambusz na konwój, a tu będziecie musieli dotrzeć. Zresztą zaraz wam pokażę. Dobra, najpierw trzeba się rozeznać. Tu jest jeden, drugi jest za tym. Dobra, trzeba się zasłonić, żeby ten drugi mnie nie widział. Dostał. Tam jest, dobra, widzę go. Ruszył się, niepotrzebnie zresztą. Pokaż się, nie będę strzelał na ślepo. Co za matą, no? Gdzie on się tam schował? Dobra, trzeba strzelać w środek, okej. Dostał! Ha! Ale numer. Excellent, Captain. No hostiles visible. Your area is now clear. We've set up a rally point and suggest you head on over. Nowy objective. Dotrzeć do punktu rally. Tak, punkt rally jest tam, gdzie wam pokazywałem. A ja tutaj przybiegłem nie bez powodu. Urządzam drugą zasadzkę. Teraz zobaczycie na co. O, no to już wiecie na co urządzam drugą zasadzkę. Czekamy aż się pojawi. Jest dosyć istotne, żeby wyeliminować ten tutaj. Jeepek. Gotowe. Teraz. Muszę się gdzieś ukryć, to wytłumaczę wam, pokażę wam całą tutaj sytuację, jaka będzie mogła mieć miejsce i... Na co powinniście zwracać uwagę, tak? To będzie chyba dobre miejsce. Ok. Wszystko, co spotkacie na drodze, podlega eliminacji. To jest misja polegająca na wywalaniu w kosmos wszystkiego i wszystkich NPC-ów, co nawinie się wam pod lufę.